Dzień dobry, kłaniam się nisko z centrum Warszawy, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Taki wielki biurowiec, a jego gospodarzem jest wicepremier Jacek Sasin, nasz gość. Dzień dobry. Czemu zmieniacie bezbarwnego, ale nie robiącego chyba większej szkody ministra Piątkowskiego na kontrowersyjnego i wzbudzającego protesty na samym początku Przemysława Czarnka na stanowisku ministra edukacji? To jest nowe ministerstwo. To jest zmiana nie personalna, ale również strukturalna. Dochodzi do połączenia Ministerstwa Edukacji z Ministerstwem Nauki. I kawałkiem sportu? No nie. Ministerstwo Sportu, dotychczasowe Ministerstwo Sportu w takiej formie znika, ale jako Urząd do Spraw Kultury Fizycznej i Sportu będzie podlegało ministrowi kultury, czyli panu premierowi Glińskiemu. A to przepraszam. Natomiast to nowe ministerstwo... Nie, oczywiście, bo to kultura i kultura fizyczna to jedna pan sprawa. Minister, za chwilę minister, bo jeszcze przecież nominacji nie otrzymał, pan minister Czarnek, biorąc pod uwagę właśnie taką binarność tego nowego ministerstwa, myślę, lepiej odpowiada wyzwaniom. Bardzo pana przepraszam, jak słyszę binarny, to myślę o Margot. Ja wiem, każdy myśli to, co akurat jest mu najbliższe, natomiast a może pan odpowiedzieć binarne, na pytanie, czyli podwójne. Pytanie było jednak trochę inne, tak. To znaczy jednak cokolwiek mówić, to minister Piątkowski nie wzbudzał wielkich protestów, on w ogóle wielkich emocji nie wzbudzał, natomiast jednak Przemysław Czarnek te emocje wzbudza. Czy potrzebny wam jest ktoś, na kim się skupi gniew ludu, ale żeby cała reszta mogła sobie spokojnie pracować? Ja rozumiem, że to, że ktoś ma wyraziste poglądy, to może niektórym przeszkadzać, ale te poglądy, które ma pan poseł, minister Czarnek, to są poglądy, które odpowiadają również temu, co nasze środowisko polityczne głosi, czyli że nie ma miejsca w Polsce, a przede wszystkim nie ma miejsca w edukacji na narzucanie ideologii. No to porozmawiajmy o tym, o tych poglądach, o których tak ciepło pan się wyraża. Bronimy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem i deprawacją, mówił Przemysław Czarnek, pokazując zdjęcia gejów z Ameryki. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. Panie doktorze, czy to są przede wszystkim wyrwane z kontekstu? Nie, to one nie jest wyrwane z kontekstu. Rzeczywiście medialnie, atrakcyjnie jako możliwość zaatakowania pana ministra Czarnka. Bardzo pana przepraszam, ale to nie jest wyrwane no z kontekstu. Jest. Wiedziałem, że pan postawi ten zarzut, bo to jest stary numer polityków. Jak nie wiedzą, co powiedzieć, to mówią, że jest wyrwane z kontekstu. Nie, ja wiem, co powiedzieć. Czy pana zdaniem, cały kontekst... czy pana zdaniem ludzie homoseksualni nie są równi ludziom normalnym? Nie mam takiego zdania i nie ma takiego zdania również pan. Oni nie są normalni. Nie ma również zdania takiego pan poseł Czarnek. Nie chodzi o ludzi homoseksualnych, tylko chodzi o ideologów LGBT, a jak pan rozpozna na zdjęciu ideologa? Nie mam zamiaru rozpoznawać nikogokolwiek po zdjęciu. Natomiast pan, widziałem ostatnio w internecie taki filmik nagrany w centrum Warszawy, jak w zgromadzenie wspólnoty różańcowej bodajże jest brutalnie atakowane właśnie przez aktywistki LGBT, które szczekają, tak? Szczekają dobrze, po prostu, próbując zagłuszyć. I wie pan, są to zachowania normalne, opowiedziałbym tak. Mhm. Dobrze, rozumiem, że pana zdaniem szczekanie na ulicy nie jest normalne i tu się mogę z panem zgodzić. To się cieszę. Niemniej jednak mówienie przez posła, a teraz ministra edukacji, że ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy te idiotyzmy o prawach człowieka czy równości. No, proszę pana, to nie są rzeczy, które jakikolwiek cywilizowany polityk może mówić. I rzeczywiście, jak pan to wyrwie z tego całego kontekstu audycji, w której te słowa padły, no to rzeczywiście trudno się z tymi słowami zgodzić. Dobrze. Natomiast jeśli się je odniesie do całej audycji, to wiadomo, o co chodziło panu posłowi Czarnkowi wtedy. Chodziło mu właśnie o ludzi, którzy próbują wywracać dzisiaj do góry nogami całą naszą cywilizację, kulturę, to na czym się opiera nasza tożsamość od tysiąca lat i próbują narzucać ideologię LGBT dzisiaj również tym, którzy sobie tego nie życzą. Czy pan kocha swojego syna? Owszem. A jak często go pan bił? Nie pamiętam, żebym go kiedykolwiek bo uderzył. Bo widzi pan, zdaniem Przemysława Czarnka, i teraz będę cytował jego pracę naukową, więc zapewne nie wyrywam jej z kontekstu, no ale istnieje konieczność zastosowania przymusu fizycznego, w tym kary cielesnej, to pisze Przemysław Czarnek. Konieczność stosowania tego rodzaju kar wydaje się być oczywista.
Więc rozumiem, że dla pana nie jest. I tutaj są piękne łacińskie sformułowania. Kto kocha naprawdę, ten karci surowo. Lepiej płakać w dzieciństwie niż na starość. To są mądrości Przemysława Czarnka. Czy on będzie tego uczył w szkole? Ja myślę, że trzeba karcić rzeczywiście, ale chyba nie, tak uważam przynajmniej. Nie, to ja pytam pana, czy pan nie poprzez swojego bicie, syna regularnie? Nie poprzez bicie kogokolwiek, nie. Nie przypominam sobie, żebym go kiedykolwiek uderzył. Natomiast... To pan go nie kocha. Mam inne metody, że tak powiem, może karcenia, czy mój syn już ma 19 lat, więc w tej chwili trudno można teraz tylko z nim rozmawiać i go eventem przekonywać. Pan sobie żartuje. Ja sobie nie żartuję. Ja sobie nie żartuję. Ja tych poglądów akurat nie podzielam, nie znam tych opracowań naukowych, no bardzo mi przykro, nie jestem... Ale Przemysław Czarnek ma tego rodzaju poglądy. Jestem, nie wiem, co w wolnym kraju, ja bym gotów był przyznać na to, tylko czy wy musicie, bo to jest pytanie, czy wy musicie kogoś takiego... takich poglądach robić ministrem edukacji. Szanowny panie redaktorze, powiedziałem, nie jestem... Przy przejściu do internetu odwróć się do kamery. Tutaj może, żeby się odnosić do spuścizny naukowej pana doktora, profesora Czarnka, bo nie poznałem jego wszystkich prac, no bardzo mi przykro. Bym się lepiej przygotował, gdybym wiedział, że będziemy o tym rozmawiać. Nie, natomiast, zostawmy się w takim razie. Natomiast jeśli to jest taki pogląd, to go nie popieram. Myślę, oczywiście. Natomiast nie sądzę też, jestem o tym przekonany, żeby pan poseł Czarnek jako minister edukacji promował tego typu metody wychowawcze w szkole. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Kto będzie w rządzie najważniejszy? No w rządzie najważniejszy jest premier. Jarosław Kaczyński jest kimś ważniejszym niż premier. Jest szefem większości parlamentarnej, a bez niej nie byłoby ani rządu, ani premiera. Kto to powiedział? To jest oczywiście prawda, co pan powiedział. Bo to powiedział Jacek Sasin. No tak, natomiast kiedy pan pyta w rządzie, no to sam rząd jest pewną organizacją, prawda? I tutaj na czele rządu stoi premier. Natomiast, tak w ogóle to Kaczyński natomiast jest ważniejszy. Oczywiście jest tak, że ten rząd ma swoje zaplecze polityczne, a na czele tego zaplecza politycznego stoi Jarosław Kaczyński. Dzisiaj... W tym sensie politycznie, pod względem pozycji politycznej jest ważniejszy. To dobrze, to dzień dobry. Pan Mateusz Morawiecki na pewno ma... No, ale panie doktorze, przecież to jest oczywiste, co powiedziałem. Chciałbym spytać, czy ma pan już, nie wiem, jakiś pomysł na to, co będą robić dwaj ministrowie? W kancelarii premiera Michał Wójcik oraz Michał Cieślak w kancelarii premiera. Co do Michała Wójcika, to nawet nie wiem, czy to on będzie, bo wczoraj ta decyzja nie została jeszcze podana. Natomiast pan minister Cieślak będzie ministrem odpowiedzialnym za kontakty z samorządami. Rozwój samorządów to jest potrzebne rzeczywiście, bo ta polityka państwa wobec samorządów powinna być koordynowana i kancelaria premiera jest dobrym miejscem. Teraz co do drugiego ministra, no to jak poznamy jego zakres odpowiedzialności, kto to będzie, to wtedy będziemy się powinni do tego odnosić.